Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a dziś rozmawiamy o nowych technologiach, ale o nowych technologiach dla dziewczyn, dla kobiet, bo ze mną w studio wirtualnym pani Sandra Wiktorko z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowe technologie dla dziewczyn. Ruszył projekt, ruszył program. Można starać się o stypendium. Co to za projekt? Projekt Nowe Technologie dla Dziewczyn no, w tym roku już będzie miał swoją siódmą, mamy nadzieję, szczęśliwą edycję. Jest to taki program, który mamy przyjemność prowadzić już od tych kilku lat razem z firmą Intel. Kilka lat temu firma Intel zwróciła się do nas właśnie z taką propozycją, aby wesprzeć dziewczyny, które są dobre w tych kierunkach około informatycznych, około nowotechnologicznych, ale gdzieś tam nie do końca wierzą w siebie, może potrzebują mentora, potrzebują drogowskazu, wsparcia. Czasem tak naprawdę dobrego słowa, no ale także no, zastrzyku gotówki, bo jak to w programie stypendialnym, także jest to stypendium finansowe. Nowe technologie dla dziewczyn to jest projekt, który kierujemy do studentek, ale także maturzystek, które przejawiają takie zainteresowanie właśnie okołotechnologiczne, interesują się nowymi technologiami, mają już jakieś sukcesy na swoim koncie, ale niekoniecznie, bo to co ważne, też to co roku widzimy, to to, że grupa tych dziewczyn jest bardzo zróżnicowana. Rzeczywiście zdarza się, że aplikują wybitne dziewczyny, takie, które mając 20-21 lat, mają już naprawdę kilka kartek A4 sukcesów, o których naprawdę nie jeden doktorant mógłby się pochwalić, ale też są to bardzo młode dziewczyny, które mają bardzo wysokie aspiracje, ale potrzebują właśnie inspiracji, potrzebują bodźca zewnętrznego i ten program stypendialny takie możliwości daje. Mamy kilka przykładów wśród naszych stypendystek, właściwie zaraz już takich alumnitek w programie alumnych po tych poprzednich latach, które zaczynały pracując w bardzo malutkich firmach, gdzieś pod Łodzią na przykład. Teraz zarządzają kilkusetosobowymi zespołami w Microsoftie i jakby ten minęło 6 lat i właściwie jak obserwujemy ten proces, który one przeszły, a co więcej, to już bardzo szybko widać, bo właściwie po tych 9-10 miesiącach, kiedy ten projekt trwa, ta zmiana no jest właściwie tak skrystalizowana i widoczna, że nam serce rośnie, bo mamy poczucie, że rzeczywiście jest sens robić ten projekt. Ale zaczynało się od dziewczyny na Politechniki, od takiej akcji, prawda? Tak, tak, tak. Zaczęliśmy no, ponad 15 lat temu od akcji dziewczyny na Politechniki, kiedy wtedy rzeczywiście ze świecą można było szukać, czy z latarką właściwie, bo jeśli mówimy o Politechnikach, tych dziewczyn. Bianka Siedlińska, nasza dyrektor zarządzająca, wtedy wróciła z takiego stypendium w Niemczech, gdzie takie działania były na porządku dziennym, gdzie wsparcie dla kobiet i takie afirmowanie i zachęcanie do studiowania tych kierunków ścisłych i technicznych było na porządku dziennym. No i przywiozła te akcje tutaj do Polski. Dzięki temu też, że Fundacja Perspektywy jest tak dosyć mocno osadzona na rynku edukacyjnym, uniwersyteckim, no trochę łatwiej było, że tak powiem, przeforsować ten temat, choć łatwo nie było. Wiadomo, że władze uczelniane to są głównie mężczyźni. Trzeba było ich przekonać do tego, że jest sens, jest potrzeba, a i konieczność zachęcania i też pokazywania tym dziewczynom, które często, no niestety też to w naszych wielu raportach się ukazuje, że dziewczyny po prostu w tym okresie takim okołolicealnym są zniechęcane do tego, żeby iść na Politechniki. Ja nawet sama pamiętam, miałam w swojej klasie dziewczynę, która była fantastyczna z fizyki i z matematyki i jak dzisiaj pamiętam, jak to już świętej pamięci matematyczka mówiła: Ewka, co ty będziesz szła na Politechnikę, to no idź na turystykę, rekreację, zobacz, w ogóle będziesz jeździła po świecie. Nie? No i ta Ewka poszła tą turystykę, rekreację i po 2 latach była super nieszczęśliwa, poszła na Politechnikę, no i teraz robi fantastyczne rzeczy w technologiach. No i to jest trochę o tym, nie? Żeby jednak te dziewczyny, żeby je wzmacniać, żeby inspirować i pokazywać też bardzo dobre wzorce i przykłady, że właściwie nic nie stoi na przeszkodzie i że one również mogą właściwie budować no, ten świat, tę rzeczywistość, która nas otacza. Ale jak to się dzieje, że w szkole podstawowej dziewczynki są bardzo dobre z matematyki, tam bodajże do 3 klasy, jak pokazały raporty, czy do 2, a potem nagle wmawia się nam, kobietom, że my się nie nadajemy do technologii, że śrubokrętu to nie potrafimy trzymać, a przed komputerem to siedzą chłopacy i to są tacy nawet nerdowie zgarbieni w tłustych włosach i tak dalej, i później 15% kobiet tylko studiuje informatykę. Czy ta edukacja nie powinna zacząć się we wczesnym okresie? Mówienie czy pokazywanie takich wzorców, chociażby absolwentek projektu czy stypendium, pokazywanie, że słuchajcie, to nie chodzi o to, jaką macie płeć, tylko jakie macie zainteresowanie, co was fascynuje. I dokładnie to robimy, bo to, co pani o tym mówi, to też
Oczywiście się całkowicie zgadza. Jest taki, no, przykry w sumie trend, że do któregoś momentu, właśnie tak do trzeciej, czwartej klasy, dziewczynki idą równo z chłopcami. I ich osiągnięcia rzeczywiście są często dużo wyższe niż chłopców. I nagle przychodzi taki moment, że nauczyciele i nauczycielki zaczynają bardziej na tych chłopcach się skupiać. Że jednak to oni do tej fizyki, że oni do tych rakiet, oni do tych samochodów, a dziewczynki niech sobie przypadki dobrze odmieniają, prawda, i skupiają się na tych obszarach lingwistycznych. My natomiast w fundacji mamy taki segment projektu IT for She, także dedykowanego właśnie dziewczynom informatyczkom. To jest program wolontariacki, do którego notabene właśnie zakończyliśmy wczoraj nabór, gdzie wysyłamy, znaczy w czasie, kiedy jeszcze nie mieliśmy do pandemii, wysyłaliśmy do małych miejscowości poniżej 25 tysięcy mieszkańców i do wsi dziewczyny, właśnie takie nasze stypendystki, te fajne, wybitne, zdolne dziewczyny, które mają taki jeszcze rys i zmysł, trochę społecznicy. Często pochodzą też z małych miejscowości i one bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą, bo one same doświadczały tego, że będąc w tej szkole było im dużo trudniej niż właśnie ich kolegom. W ogóle z dziewczynami trochę jest tak, że one, właśnie te dziewczyny w technologiach, nie tylko, że walczą o siebie i o swoją pozycję w tej szkole podstawowej, muszą tam się przysłowiowo tłuc z tymi kolegami, potem idą do liceum, tam już jest taki moment, kiedy ważą się trochę ich losy, prawda, bo trzeba wybierać studia, tam dalej się boksują właściwie z takimi stereotypami, bo z jednej strony jest ten nauczyciel, który zniechęca. Z drugiej strony też nasze badania pokazują, że jak dziewczyna właściwie w swoim otoczeniu najbliższym nie ma takiej role model w postaci, nie wiem, babci, mamy, jakiejś mądrej nauczycielki, które są związane z technologiami, to ona nawet nie rozważa tego, żeby iść na studia techniczno-technologiczne. Dlatego nam zależy na tym, żeby już od tych najwcześniejszych lat do tych szkół, do tych dzieciaków jeździć, pokazywać, że dziewczyna, studentka, młoda kobieta też może uczyć o tych technologiach w bardzo przystępny sposób. Ale tam muszą bardzo ciekawych rzeczy, bo poza tym, że takiego bazowego programowania, automatyki, robotyki, to także właśnie zagrożeń wynikających z tego, że te dzieciaki siedzą w internecie, że to cyberbezpieczeństwo jest takie kluczowe, jak zadbać o siebie w tym internecie. Więc to jest super projekt. Jeżeli jest jeszcze ktoś albo słucha nas jakaś studentka, to jeszcze serdecznie zapraszamy. Jeżeli jest chęć i wola, to jeszcze znajdziemy miejsce, żeby do takiego wolontariatu się zgłosić. Ale ja chciałam zapytać jeszcze, a propos pani wywołała temat kierunków, automatyka i robotyka i informatyka. Na informatyce 15% kobiet, na automatyce i robotyce czy na mechatronice tylko 1% i to podaje za raportem pani Anny Knapińskiej z 2020 roku, czyli to z badania 2018-2019, czyli 2 lata, tak, niespełna, automatyka i robotyka 1%. Tak, niewiele się zmieniło i to też pokazuje moje obserwacje, bo ja akurat mam przyjemność rekrutować do programu Nowe Technologie dla Dziewczyn, o którym też będziemy mówić, mam nadzieję. I tam rzeczywiście, jak mamy kilkaset zgłoszeń i na te kilkaset zgłoszeń do takich rozmów, właśnie jak my mamy taką skype'ową rozmowę, przychodzi załóżmy 150 dziewczyn, to na 150 dziewczyn jest kilkanaście tylko, które są z automatyki, robotyki, mechatroniki, budowy maszyn i każda jedna ma tą samą historię. Był to mądry ojciec, była to mądra mama bądź dziadek, którzy od małego zabierali właśnie do garażu, jakby inspirowali, pokazywali jak budować. Że rzadko kiedy jest tak, że dziewczyna sama z siebie gdzieś zaczyna szukać, czy gdzieś trafia do tego obszaru związanego z automatyką, robotyką. To się trochę teraz zmienia, bo też na studiach te kierunki inaczej zaczynają wyglądać, ale rzeczywiście to jest... No, firmy technologiczne, że tak powiem, pożądają wręcz w ogóle pracowników w tym obszarze, no bo rewolucja 4.0, prawda, technologia, to są takie obszary, które się najsilniej, najmocniej i najprężniej rozwijają, a nam po prostu cały czas brakuje ludzi do pracy. No a jeżeli mamy społeczeństwo podzielone na dwie płcie, to dlaczego kobiety nie miały, prawda, nie miałyby uzupełniać tego deficytu? Także ja też zachęcam dziewczyny, które gdzieś tam mają smykałkę do tego, żeby tworzyć, budować, analizować, żeby się nie bać tej automatyki, robotyki. Są super fajne studia i po nich w ogóle można robić bardzo ciekawe rzeczy. A proszę powiedzieć, w jaki sposób można dostać stypendium, bo to stypendium to jest też tak finansowo dość spore, może być mocnym wsparciem, chyba do 12 tysięcy złotych z tego, co pamiętam. W jaki sposób można się dostać, na jaką stronę internetową wejść, do kogo kierujecie? Maturzystki i studentki to już wiemy, tak? Tak, po wszystkich studentki zapraszam na stronę stypendiadladziewczyn.pl. Na tej stronie jest właśnie, są dwie sekcje do aplikowania dla maturzystek i dla studentek. Są tam też wyszczególnione konkretne uczelnie z możliwych wszystkich ośrodków akademickich, które mają uczelnie techniczne i kierunki ścisłe na uniwersytetach. Należy wypełnić formularz, bardzo prosty, dotyczący właśnie zainteresowań, tego gdzie się jest, co się chce robić, czy się właśnie mają może jakieś doświadczenie w wolontariacie. Trochę może o pomyśle na siebie.
My te wszystkie aplikacje bardzo, bardzo uważnie szczytujemy, potem zapraszamy na rozmowy Skype'owe i one są bardzo przyjemne, bo rozmawiamy o takiej właściwie o takiej codzienności otaczającej nas świecie. Stypendium składa się z trzech części. Pierwsza część to jest właśnie to stypendium finansowe w wysokości 12 tysięcy złotych. No, dziewczyny różnie wydają te pieniądze. Chyba najbardziej w głowie mi utkwiła dziewczyna, która kupiła sobie drukarkę 3D i ona rzeczywiście bardzo, było jej to potrzebne po prostu do pracy i do badań. Dziewczyny inwestują w kursy językowe, w różne wyjazdy rozwojowe, wyjeżdżają do CERN-u, do Google'a, więc jakby to są takie, też to ważne, to są dziewczyny, które nie są z przypadku w tym programie. One bardzo często są, tak jak powiedziałam, są wybitne, ale też są takie nieoszlifowane diamenty, jak to się mówi. Dziewczyny, które potrzebują, żeby je po prostu czasem klepnąć po ramieniu, że dasz sobie radę i poradzisz sobie ze wszystkim. Więc to jest co 12 tysięcy złotych. Poza tym mentor bądź mentorka z firmy Intel to są fantastyczne osoby, które mają ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą, ale też już ze swoimi współpracownikami, ze studentami. I właściwie w projekcie mentoringowym można pracować, mam wrażenie, nad wszystkim, bo większość dziewczyn pracuje nad postanowieniami publicznymi, nad takimi miękkimi obszarami, bo się okazuje, że one są bardzo dobre technicznie, technologicznie, ale mają kłopot jakby z eksponowaniem tego, z opowiadaniem o tym. Często im się wydaje, że one właściwie jeszcze nic nie osiągnęły. A tak jak mówiłam, tam 3 kartki, a 4 sukcesów. No i trzeci filar to jest możliwość odbycia stażu w firmie Intel w Gdańsku. To jest drugie największe na świecie centrum R&D. Robią tam fantastyczne rzeczy. W ogóle nasza, mam wrażenie, wyobraźnia nie sięga do tego, co tam się dzieje i wydarza. Także też jest to niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć, jak Intel, co produkuje, w jaki sposób i co się z tym dalej dzieje. Także ja serdecznie zachęcam. Stypendia dla dziewczyn.pl. Jeszcze do 30 czerwca można aplikować. A jeśli chodzi o dziewczyny i takie to, co Państwo robią, to od 15 lat pracujecie nad tym, żeby jednak kobiet w tych strukturach technologicznych, technicznych, nowych technologiach było dużo, ale okazuje się, że później w zarządach firm czy w zarządach uczelni rektorów, rektorek jest niewiele. W zarządach firm także jest niewiele. Ja pozwoliłam sobie sprawdzić, czy też w firmie Intel jest w zarządzie kobieta. Akurat jest tak. Jedna kobieta, ale w zarządzie dużych firm najczęściej to są mężczyźni. Jednak kierownikami, szefami zostają mężczyźni. Czy tutaj też coś się zmienia? Czy jest inaczej niż parę lat temu? Czy kobiety aspirują? My to nazywamy pełzającą rewolucją, jak w ogóle te rewolucje, w ogóle wchodzenia kobiet do zarządu, właśnie do takich obszarów liderskich, menedżerskich, to się zmienia i te działania rzeczywiście pokazują, że idzie ku lepszemu, natomiast tak jak mówię, bardzo pełzający i powolny sposób. To wynika też z różnych względów. Często jest też tak, że to są te stereotypy, że kobieta sobie nie poradzi, jak kobieta wchodzi do zarządu, to zazwyczaj jest z działu HR, czyli z tego miękkiego, prawda, rzadko kiedy jest od strategii biznesowej, ewentualnie od finansów, no bo to ale idzie, prawda, że zawsze kobiety w kadrach były i w płacach. Natomiast oczywiście widać, mamy kilka prezesek. Mamy na przykład Dominikę Bettman, która zarządza Siemensem. Mamy teraz prezeskę Polkę też w firmie Standard Charter. To rzeczywiście widać, że to się zaczęło zmieniać, ale na ostatnich chyba, mam wrażenie, 2-3 latach. No trzymamy kciuki, żeby było więcej. Wszystkie badania pokazują, że im większy ten współczynnik różnorodności, tym skala finansowa i dane finansowe firm po prostu lecą do góry. Także to się po prostu opłaca. Ale też być może warto skorzystać ze stypendium też z takiej strony networkingowej, czyli spotyka się ludzi, którzy robią podobne rzeczy i dostaje się wsparcie, bo zdarza się tak, że kobiety, które idą do technologii, akurat jeden z kierunków, który studiowałam, był techniczny, byłam jedyną dziewczyną na roku. Czyli takie wsparcie, że widzi się, że są inne dziewczyny, inne kobiety, które studiują techniczne kierunki, albo że osiągają coś w takich właśnie, na takich kierunkach, albo nawet, że się tym interesują, to też jest pewnego rodzaju wsparcie. To jest bardzo ważne, co pani mówi, bo w tych 6 edycjach, które już mamy za nami w programie stypendialnym, ale także w innych naszych programach, jak dochodzi do takiej sytuacji, że dziewczyny spotykają się razem, okazuje się, że one potem wyjeżdżają na programy, tak zwane mosty, one wymieniają na te wymiany międzyuczelniane, robią razem projekty, okazuje się, że kompetencje jednej były potrzebne drugiej i one tworzą razem startupy. To jest naprawdę na przestrzeni tych lat, że nam pokazało, że właśnie networking i łączenie tych dziewczyn, jakby pokazywanie, że nie jesteś jedna, jest was 10, może przesadziłabym, bo gdybym powiedziała, że 100, ale 10, rzeczywiście skutkuje dużymi i dobrymi rzeczami. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam oczywiście na stronę Perspektyw, na stronę Nowe Technologie dla Dziewczyn, a moim i Państwa gościem była pani Sandra Wiktorko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.